Ćwiczenie geometryczne. Ćwiczenie pomaga skupić uwagę na ciele. Harmonizuje, koordynuje, wycisza. Najlepiej wykonywać ćwiczenie w początkowej fazie prowadzonych zajęć. Przed każdym ćwiczeniem czy jakąkolwiek aktywnością fizyczną należy się rozgrzać. Wykonaj kilka swobodnych obrotów każdą częścią ciała. Niech ścięgna i mięśnie przygotują się do działania w każdym kierunku. Pamiętaj też, by rozluźnić ciało i pozbawić je nadmiernych napięć. Pozycja wyjściowa. Stań w rozkroku, tak by swobodnie móc zginać kolana. Stopy nie mogą być skierowane do środka ani na zewnątrz. Ustaw stopy tak, by były równolegle do ud w linii kolan. Ręce i dłonie wyprostowane, palce aktywne. Ręce podniesione mniej więcej pod kątem 45 stopni od głowy. Każdy ruch zaczyna się z centrum, z okolicy pępka i rozchodzi się na całe ciało. Ćwiczenie wykonujemy licząc w momentach bez ruchu, na przykład do 4, potem do 3, do 2. Liczenie na raz wykonujemy dwukrotnie. Zwróć uwagę na wyraźny początek i koniec ruchu. Niech ruch będzie płynny i całe ciało skoordynowane. Dziękujemy za uwagę. Bądźcie szczęśliwi.